Dzień dobry, Ryszard Petru. Znowu poseł Ryszard Petru jest moim gościem. Dzień dobry. Witam. I zaświadczenie jest? Zaświadczenie jest, ale formalnie posłem się staje wtedy, kiedy ktoś składa ślubowanie, czyli 13 listopada. Jak to na starych śmieciach? Ja mam takie poczucie, że o tyle to jest inaczej, że jesteśmy koalicją rządową. Opozycja wygrała te wybory i są duże oczekiwania społeczeństwa od nas. Nie tylko chodzi o formalne odsunięcie PiS-u od władzy, nie tylko chodzi o rozliczenia, ale ludzie chcą lepiej żyć. I te trzy elementy jakby, ja czuję tę odpowiedzialność, wiszą nad nami. I to trzecie jest najtrudniejsze. Ale naprawdę, bo nie wystarczy, jak odsunięcie PiS-u od władzy nastąpi, prawdopodobnie z opóźnieniem. Jaki to był tytuł pana książki? Gospodarka zwycięży. Uważam, że zwyciężyła, w tym sensie, że, a to jest moja teza oczywiście, inflacja zwyciężyła. W tym sensie, że PiS-owi się nie udało zmobilizować elektoratu swojego tak bardzo, jak zmobilizowała opozycja. Wcześniej, we wcześniejszych wyborach, ten PiS był dobry w mobilizacji elektoratu, prawda? Oni poprzez różnego rodzaju akcje takie bardzo niezwiązane z rzeczywistością, poprzez emocjonalne akcje, prawda? Chociażby walka z LGBT i tak dalej, i tak dalej. Zmuszali, jakby zachęcali swój elektorat, żeby gremialnie poszedł na wybory. Teraz się tak nie wydarzyło. Inflacja jako główny czynnik oczywiście spowodowała, że... Czyli to Glapińskiemu wysyłamy kwiaty? Ja uważam, że jak zawsze Glapiński i Morawiecki. Tak? Czyli dwaj panowie doprowadzili do tego, że mamy tak wysoką inflację. Ludzie... Zerowy wzrost, 8% inflacji. Upraszczając, to jest sytuacja dzisiejsza. To nie ma szans, żeby Polacy bogacili się, tylko biednieją. I to przez jakiś czas odczuwają. Dwa, odczuwają też chyba takie kłamstwo, prawda? Nawet ten Orlen nie pomógł, bo to było widać, że to jest za bardzo, że tak powiem, manipulowane przez Orlen i ludzie też tego nie kupią. Pan skończył SGH, tak? Tak. A jest, którego profesorem jest Glapiński. Jest pan z Wrocławia, którego jest Morawiecki. Widzi pan, co i kto jest łącznikiem między tymi dwoma dżentelmenami? No niech pan powie, kto. Czyli no pan, ja jest, tak wychodzi. Ale nawet. To ja bym był daleko idąc, nie chciałbym takich paraleli, bo na pewno wam Zielonej Góry też kogoś znalazł. No Mejzę z mojej szkoły i Bosaka. No widzi pan, no nie wiem, czy to jest powód. Każdy ma swoje Każdy ma swoje jakieś... Ale wracam do tego poważnego tematu, że Polacy oczekują od nas odsunięcia PiS-u od władzy. Jest takie poczucie, że to się udało, ale formalnie jeszcze to się nie nastąpiło. Żeby zdradzę, bo to chyba nie jest tajemnica, że zanim włączyliśmy kamerę, powiedział pan, że w Sejmie tego jeszcze nie widać, nie? A co widać? Co czuć? Forma organizacji nawet rozdawania tych zaświadczeń była bardzo pisowska, czyli dużo ludzi, tłum, chaos, ledwo to wszystko słychać. I to jest atmosfera PiS-u, prawda? Czyli zamiast to jakby zorganizować w takich zestawach, że od A do D wchodzą o tej godzinie i tak dalej, czyli dobra organizacja, to jest to chaos. Cały czas jednak PiS formalnie rządzi Sejmem. Wszystko zmieni się 13. A stosunki międzyludzkie jak? No moim zdaniem pan, na razie bez zmian. Ucieszył się pan, że starych znajomych pan spotkał? To prawda, dużo spotykam, ale z PiS-em nie miałem relacji i dalej ich nie mam. W związku z tym tutaj się nic nie zmieniło. Tyle. Ale nie chciałbym zbyt daleko idących wniosków wyciągać. Dobrze, po jednym czy dwóch dniach. Rozliczenia to jest są niezbędne. Jeżeli nie rozliczymy, jest jasne. Ale to będzie przyzwolenie. To przyzwolenie na jeszcze większe... Ale gospodarka znowu może zwyciężyć. To... I pytanie brzmi, jak pana zdaniem, jak cierpliwy jest naród? No naród? Jak duży jest ten kredyt zaufania? On jest... Mamy w perspektywie najbliższych miesięcy wybory samorządowe i europejskie. To jest bardzo krótki czas. Dostajemy w spadku budżet po PiS-ie. Dostaniemy go w takim momencie, którym... Tak naprawdę wchodzimy w nowy rok de facto, bo zakładam, że Andrzej Duda na maksa przeciągnie terminy. Tak? Tak obstawiam. W interesie swoim czy PiS-u, jak pan myśli, czy to jest to samo? Jeszcze czy, chodzi mi o to, czy w interesie swoim czy PiS-u, bo ja zakładam, że zastanawiam się, czy to, co on teraz robi, to jest jego pomysł polityczny, czy dalej gra Kaczyński? Gra, ja zakładam, że on gra politycznie, pokazują, że niby słucha, a de facto decyzja została podjęta. Na razie gra z PiS-em, a za rok będzie jakby prawdopodobnie chciał załatwić sobie jakąś posadę na świecie i na tym na pewno mu zależy, ale to odłóżmy na bok.
I zakładam, mówiąc... Do dowcip ostatnio słyszałem, że biorąc pod uwagę jego kwalifikacje, że zawsze pod windą był w stanie wyśledzić Trumpa, że może być w jakimś hotelu w Ameryce konsjerżem. Pan się śmieje, no, ale na świecie jednak są takie osoby, które czytają z kartki i dostają ważne pozycje czasami. W związku z tym zakładam, że Andrzej szuka takiej pozycji. Jakby powiedział złośliwie, że gdyby czytał z kartki, to problemów miałby o wiele mniej. Mówię tylko, że takie stanowiska też są. Wracam do budżetu, bo on wchodzi i to dzisiaj jest swego rodzaju kukułcze jajo. Dzisiaj rano była polemika dwóch dam, posłanki, senatorki. Czy tam jest jakaś dziura, czy nie? Jest dziura Morawieckiego, bo żebyśmy nie dali się zwieść temu, co Morawiecki mówi, bo to będzie, oni narrację chcą następującą. Jest, pieniądze są na wszystko, przejęła opozycję i nagle jest wielki deficyt, wasza wina. Nie, proszę Państwa, tak nie jest. Tak jest. Jest olbrzymi deficyt budżetowy, który w sumie, jak połączymy budżet z funduszami, to jest ponad 200 miliardów złotych. To jest bardzo wysoki budżet. Na rok przyszły są jeszcze większe zobowiązania. Mamy działania funduszu covidowego, które są zupełnie niewiązane z covidem. Jest taki kwiatek na przykład jak Instytut Pamięci Marii Lecha Kaczyńskich, finansowany z funduszu covidowego. Jest cała masa tych pieniędzy poza budżetem. Są pożyczki koreańskie, których nie znamy. Dlaczego? Nie znamy wszystkiego. Jaki związek jest świętej pamięci Kaczyńskich z covidem? Żaden. Mhm. Dlatego o tym powiedziałem, że to przykład, ile pieniędzy poszło na tego typu wydatki. W związku z tym jest dziura Morawieckiego, która jest znacznie większa niż dotychczas sądzono. Deficyt budżetowy w tym roku de facto powinien być wyższy niż nawet to, co zaplanowano w budżecie. Dochody z VAT-u idą bardzo słabo, czyli można powiedzieć, te mafie VAT-owskie znów działają. A tak naprawdę po prostu jest koniunktura słaba, do której doprowadził PiS, w związku z tym dochody są słabe. To powoduje, że mamy olbrzymi jakby problem z deficytem, ale ja uważam, że my powinniśmy przyjąć ten deficyt, ten budżet pisowski po to, żeby Andrzej Duda nie mógł rozwiązać parlamentu i powiedzieć, słuchajcie... Bo myśli pan, że ma taką ochotę, jakby była okazja, to by skorzystał. Pan co, nie wykluczam, nie mogę zakładać, że ma dobrą wolę, trzeba założyć złą wolę i dmuchać na zimne. Czyli wolałbym przyjąć ten budżet, nazwać go budżetem pisowskim, być może wprowadzić do niej jakąś autopoprawkę, ale pojechać z tym budżetem, żeby nam nie mógł tego zawetować i w perspektywie najbliższych miesięcy zrealizować, każda z partii niech ma możliwość zrealizowania jednej czy dwóch obietnic wyborczych. Nam... Mówi pan o gospodarczych. O gospodarczych. No ale to jest ważne, no bo wszystkie inne... Nie polemizuję. Nie, ale wszystkie inne, czyli praworządność, tutaj jest pełna zgoda. A one się nie wykluczają, te obietnice? Choćby w tym sensie, że jak starczy na to, to nie starczy tak na to? Tak, nauka ekonomii jest nauką o ograniczonych zasobach. Nie można mieć wszystkiego. Dlatego moja propozycja, którą składam tutaj za pośrednictwem pana programu, jest taka, że między partiami powinno być ustalenie, żeby każdy coś mógł pokazać. Czyli nowy parytet, tak? Nie wiem, czy nazwać parytet, tylko lista wspólnych spraw do realizacji. Podobnie jak PiS, musimy rozłożyć te obietnice na lata. Natomiast nam zależy bardzo na likwidacji tej dodatkowej składki zdrowotnej i to postuluje, że to jest coś, co można zrobić relatywnie szybko, relatywnie prosto. Myślisz, że ta władza ma lata? Chodzi mi o ten wyborca zdecyduje, ale 89 rok, ja wiem, że dla wielu to jest prehistoria, pokazał, że najpierw jest wielki mandat zaufania, społeczeństwo wierzy, przełom, cudownie, po pół roku włącza się niecierpliwość, po 10 miesiącach złość, a potem już nie powiem co. A pamięta pan, kto wymyślił wtedy hasło, że trzeba siekierą rozwalać ten system? No Jarek. Jarosław Kaczyński, wydaje mi się, to jest ważne, żeby przypomnieć. I przyspieszenie, on, nie? On mówił Lecha Wałęsę na konflikt z Tadeuszem Mazowieckim wtedy. Czyli to on przerwał jakby ten pierwszy jakby cykl rządów i prawdopodobnie doprowadził do tego, że Lewica kilka lat później przyjęła władzę. To trzeba powiem, ale trzeba przypominać o tym. I pan, on ma know-how, powiem. Tak. Do rozbijania? Tak, no. Tak, oczywiście. Nie można bagatelizować ani PiS-u, ani Konfederacji. Wygraliśmy z nimi jednoznacznie, to są 248 mandaty, ale pamiętajmy, że pozostałe to mają oni, mają też prezydenta, mają część urzędów państwowych, włącznie z Narodowym Bankiem Polskim. Nie można bagatelizować. Tak, dlatego ważny jest konsensus ponadpartyjny i każda z tych partii musi mieć możliwość realizacji części swojego programu, żeby nie było też wewnętrznie niestaszne. Czy Polska potrzebuje dzisiaj spokojnej, wyważonej z polityki gospodarczej, czy biorąc pod uwagę trudną sytuację, potrzebuje swego rodzaju radykalizmu?
spokojny, wyważony, odpowiedzialny. To znaczy musimy pokazać, co się wydarzyło, jaka jest skala deficytu budżetowego, ale nawet KPO plus posprzątanie po Polskim Ładzie, stabilizacja, postawienie, uwaga, użyję tego trudnego słowa, na konwergencję nominalną, czyli pokazanie, że idziemy w kierunku spełnienia kryteriów. To wszystko dać nam może, po pierwsze, wyższy wzrost gospodarczy, a po drugie, obniżenie kosztów obsługi długu. Dlaczego to mówię? Bo dzisiaj 60 miliardów na to idzie. 60 miliardów. Na tym można zaoszczędzić 10-15 miliardów. Na to jeszcze się rok nie zaczął, jesteśmy już 60 miliardów w plecy, no, tak? No bo tyle musimy każdy rozumie, jak ktoś ma kredyt, no to musi płacić odsetki od tego kredytu. Im bardziej jest wiarygodny i bardziej ma lepszą perspektywę, tym odsetki mogą być niższe. Ale chcę powiedzieć tak, gospodarka jest olbrzymim wyzwaniem. Czy grozi nam, że ona się może wywrócić? Czy tu jest powtór... Gospodarka? Chodzi mi o to, w 1989 roku balansowaliśmy między pragnieniem cudu gospodarczego, a niebezpieczeństwem pełnej wywrotki. A dzisiaj ja bym nie powiedział, że ma ryzyko z wywrotki, tylko ryzyko jest takie na przykład, że w przypadku błędów polityki rządowej możemy płacić 8% za dług, a nie 6,5%. Co to znaczy? Zamiast 60 miliardów będziemy płacić 100 miliardów złotych. Trzeba te 40 gdzieś znaleźć. Czyli przez to, że PiS nas tak pozadłużał, jakby to obciążenie tym długiem jest olbrzymie, a ludzie oczekują poprawy. Pan pyta, bardzo ważne pan pytanie, niecierpliwość. Jak długa jest cierpliwość ludzka? Pamiętajmy też, że PiS będzie tym grał, będzie mówił, no nie zrealizowaliście swoich wszystkich obietnic. Stąd też ważna jest odpowiedzialna polityka, ale ona musi być nastawiona na pół roku, na rok i na 4 lata. Czyli nie możemy myśleć tylko w krótkim terminie. A jak duże jest pole manewru tej nowej ekipy? Jeszcze raz, mam na uwadze, podkreślam, no jest o tyle ograniczone, że jest wielka dziura Morawieckiego, a z drugiej strony są oczekiwania, jeżeli chodzi o podwyżki nauczycieli, które trzeba zrealizować, likwidację składki na przykład zdrowotnej. Proponuję to robić w sposób konsensualny, tak żeby nie było tak, że jedna partia realizuje część swojego programu i inna nie. Jest to olbrzymia odpowiedzialność w kontekście również wyborów, ale jednocześnie trzeba pokazać i zaoszczędzić tam, gdzie te pieniądze są, czyli w funduszach pozabudżetowych i wstrzymać niektóre głupie programy, zrobić cały przegląd od CPK poprzez IZERE poczynając, czy dalej kontynuacja tych programów jest niezbędna. Bo czasami jest tak, że jak coś zaczniemy, wydamy tam x pieniędzy, to się może okazać, że wydatki przyszłe są tak olbrzymie, że przerosły jakiekolwiek wcześniejsze budżety. Ja tego nie wiem, trzeba to sprawdzić. Ilość pracy jest olbrzymia. I siekiera będzie potrzebna do cięcia wydatków? Nie chciałbym używać takiego słowa. Trzeba przejrzeć wydatki, te wielkie gigantomanię, jeżeli chodzi o... Mówi pan, potem będą starać się straszyć i powstanie hasło siekiera od Petru, tak? Nie chciałbym, żeby tak było, bo uważam, że trzeba to racjonalnie do tego podejść. Nawet mówię o przyjęciu budżetu pisowskiego po to, żeby nie było ryzyka. Ja jestem ekonomistą, ale też politykiem. W związku z tym muszę brać pod uwagę jakby nastroje społeczne i oczekiwania. Polacy oczekują od nas wzrostu gospodarczego, niższej inflacji i realizacji obietnic. Te dwie pierwsze rzeczy są podstawowe. Trzeba zdusić inflację, postawić na wzrost gospodarczy. Wtedy będzie możliwość realizowania większej ilości obietnic niż to jest możliwe w budżecie, który... Czy my potrzebujemy cudu gospodarczego swego rodzaju, czy nie? Z punktu widzenia ekonomicznego tak. Mianowicie, tak? Powiem panu dlaczego, bo... Inaczej on ma polegać. Polskie firmy przestały de facto inwestować w porównaniu z innymi. Przestały. Bo inflacja, bo wysokie stopy, bo niepewność, jeżeli chodzi o regulacje, niepewność polskiego ładu i chaos prawny, niepewność co do wyroku, że tak powiem. Czy to nie, istnieje ryzyko zawsze, że tutaj nie będzie do końca, że problem nie będzie rozwiązany przez niezależny sąd. Dlaczego o tym mówię? Bo te rzeczy można zlikwidować. I nam potrzebny jest cud gospodarczy, żeby Polska znowu zaczęła inwestować, nie tylko konsumować. Jak będziemy inwestować, to będzie z czego konsumować. A tu jest cud potrzebny. Cud bez cudotwórcy? Bo mamy... Ja nie, wie pan co, no bo... Chodzi mi o to, że Polacy się przyzwyczaili przez 30 lat, że polityka gospodarcza w rządzie miała jakąś twarz. Był Balcerowicz, był Kołodka, był Belka. Był. Nie, to nie jest niezbędne, żeby to było, że to powiem, kojarzone z twarzą, ale samo się nie wydarzy. To samo się nie wydarzy, czyli jeżeli powiemy, no może w gospodarce zaskoczy. Sama poprawa relacji z Unią Europejską, pozyskanie KOPO, to jest wielka sprawa. Praworządność, bardzo ważna.
ale moim zdaniem niewystarczające, żeby Polacy poczuli, że mają dobrą perspektywę. A czy ta epoka potrzebuje Balcerowicza, cudzysłów, albo nowego Balcerowicza 2.0? Balcerowicz miał sytuację nieporównywalnie trudniejszą, czyli to był zapaść gospodarcza plus niespłacane długi. Natomiast z punktu widzenia ostatnich 30 lat, to od tamtego momentu nie było chyba tak trudnej sytuacji. To jest pierwsza jak tak teraz, trudna sytuacja, tak? Jak teraz. Przypomnę, zerowy wzrost, olbrzymie jest, zadłużenie. Jest gorzej niż za czasów tak zwanej dziury Bałca. No bo właśnie o to chodzi, że dziura Bałca, to Bałc zapytał ministrów. 97, przypomnijmy. 100 miliardów, tak? To było dobrze. 80, 100, no. Jarosław Bałc został ministrem i zapytał ministrów, co chcą, i zsumował to i ogłosił. W związku z tym jakby to na tej zasadzie to mamy bardzo wiele dziur. Dziura Morawieckiego jest realna, to znaczy on zostawia nam Polskę i budżet w sytuacji bardzo trudnej, wysokim deficytem i dużymi zobowiązaniami różnego rodzaju funduszy. Tam są też oszczędności olbrzymie. Tam też trzeba sprawdzać, które wydatki są potrzebne do kontynuowania, na których można zaoszczędzić. Sam fakt, że nawet nikt o tym pisał, to, że te fundusze emitowały obligacje, powodowało, że były droższe niż gdyby to robił budżet państwa o 12 miliardów złotych. Wie pan, o ile spadło poparcie dla SLD, gdy w 2001 roku Marek Belka powiedział, że będą niezbędne cięcia? Pamiętam, że SLD miał 40% a potem ile miał na 50, końcu? Tuż przed tą deklaracją. Więc teraz zastanawiam się, gdzie jest ten odważny, który będzie... Ale wie pan co, pomiędzy cięcia, a poczucie racjonalne wydaje... Że pan mówi, że jak cięcie nazywamy przeglądem, to dalej nie unikniemy cięcia. Ale pan chyba nie jest, bo nie, przegląd musi się kończyć wnioskami. Ale dałem przykłady, które nie są... Są przykłady gigantomanii, podczas gdy pieniędzy do ochrony zdrowia i edukacji nie było. Pan mówi, że żeby każde ogłoszenie, żeby każda partia, członek koalicji mogła zrealizować jeden... Jakąś część. Tak. Tak. Jakąś część swojego programu. A czy jest w ogóle jakiś program? Bo dzisiaj usłyszałem od od pani Biejat, że ona nie widzi żadnego programu rządowego. I że wciąż nie wiadomo, ona nie wie, po co ten rząd ma być w ogóle. Pan wie po co? Wiadomo. Znaczy na pewno jest tak. Przywrócenie praworządności, Polska, naprawienie relacji z Unią Europejską, zduszenie inflacji, postawienie na wzrost gospodarczy, na usługi publiczne i koniec jakby z marnotrawstwem, z oligarchią, z nepotyzmem, bo to są takie proste, dobra, proste rzeczy. Nie grozi nam, że mała partia, część ugrupowania lewicowego będzie non-stop w lewo chybotała Ale mutką? Mówimy o której małej partii? Razem. Partia Razem ma prawo do swojego głosu, natomiast z punktu widzenia koalicji większości parlamentarnej, o ile dobrze liczę, to nie waży. Nie chcę sprowadzać, nie chcę powiedzieć, że to nie jest ważne, ale mamy na tyle dużą superatę, że ta siódemka może zablokować. Nie uważa pan, że byłby dobry jakiś materacek w postaci 10-15 głosów pożyczonych od panów państwa z PiS-u na przykład? Wiem tylko tyle, że się zgłaszają. Tak? Ale ja nie byłem świadkiem tych rozmów i słyszałem, że tacy się zgłaszają. Są tak zwani posłowie pragmatyczni. Ja wiem, a zgłaszają się do poparcia czy do członkostwa? Słyszałem, że się zgłaszają i nie chciałbym wprowadzać ani naszych widzów, ani pana w błąd. Brałby pan jako ten ja polityk? Ja mam osobiście problem z nimi, ale zakładam, że są tacy, którzy będą mieli mniej problemów. Pragmatyzm władzy jest wartością nadrzędną, w tym przypadku może być i uważam, że tego nie można. Jeżeli byłaby możliwość odrzucania weta prezydenckiego. Ile liberalizmu, a ile socjalu? Jak to zrównoważyć? Bo będzie naturalny konflikt. Nie, ale to dlatego trzeba... Szczególnie po CPiS-u i rozdmuchania pewnych oczekiwań. Trzeba zacząć od jakby takiego bilansu otwarcia, pokazać w Białej Księdze, jak wyglądał budżet, na co szły pieniądze, ile wydawały pieniędzy te fundusze, które były niezwiązane w ogóle z ich ideą, czyli przykład funduszu covidowego, ile było podfunduszy w BGK, ale to ludziom trzeba pokazać. Jak były podejmowane decyzje w Orlenie, ile pieniędzy z Orlenu szły na działania niezwiązane z benzyną czy z ropą, a ile na działania propagandowe. To trzeba Polakom pokazać. To będzie bardzo fajny punkt wyjścia do tego,
jaką politykę gospodarczą dobra, możemy prowadzić. Polityk Petru, jak na stole będzie dyskusja, dajemy te 2 miliardy na TVP, żeby odczarować te kłamstwa? Czy uważamy, że to jest kaprys, na który nas nie stać? Panie redaktorze, ja jestem w tej sprawie, mówię tylko o swoim imieniu, jestem totalnie przeciwko finansowaniu TVP. Uważam, że są ważniejsze sprawy. Były hasła, które pokazywały, że te pieniądze można przeznaczyć na przykład onkologię i dalej one są ważne. Nie ma możliwości tego, żebyśmy tego molocha... A czy nowa władza... To niech ten moloch się odchudzi. Mhm. Niech się odchudzi i niech będzie bardziej skuteczny. Pan lepiej zna tą instytucję niż myślałem, ja. Myślałem, że coś o odchudzaniu, jakaś złośliwość. Nie, bardziej chodzi o to, że pan zna lepiej tą instytucję niż ja i zawsze było tak, że w tych telewizjach komercyjnych mniej osób pracowało przy tym samym, co to publicznej. Prawda. Zasada powinna być taka, że się odchudzi, znaleźć oszczędności, a nie żądać od państwa olbrzymich miliardów. Nie ma, w życiu bym nie dał złotówki dodatkowej, bo ja wiem, że jest misja publiczna, ale są inne ważne rzeczy w Polsce. Za chwilę prądu nie, może nie być. No to niech znajdzie. Wie pan, ale czy jak pan w swoim domu, jak panu brakuje prądu, to pan zaczyna szukać oszczędności tak, żeby on był, prawda? Rachunki pan musi płacić. Nie ma, to jest brak twardego ograniczenia budżetowego powoduje, że hulaj dusza, tak? Zawsze mogę do kogoś zadzwonić, poprosić o kasę. Jeżeli pan mnie pyta, żadnej dodatkowej kasy na TVP, niech się odchudzi, jak się nie jest w stanie sobie poradzić, to będzie się jakby zmniejszało. Misję publiczną można jak się formułować. Pan, jak się sami nie odchudzą, to ich sytuacja odchudzi, tak? Dokładnie tak. Dobra. Dokładnie tak. A co pan robi ze spółkami Skarbu Państwa? Melodia Leszka Balcerowicza była... Czym mniej takich spółek, tym lepiej dla państwa i dla społeczeństwa. Ja tak też uważam, mam świadomość tego, że, jest koalicja rządowa. Co do zasady trzeba likwidować jakiekolwiek monopole. Nie może być tak, że Orlen ma 70% rynku hurtowego. Dlatego na wszystkich stacjach benzynowych mamy tą samą sytuację. Nie wiem, czy pan wie, jest ponad 3000 stacji prywatnych, które mało ten Orlen nie dobił, bo jakby nikt nie był w stanie... Orlen zarabiał na marży hurtowej, czyli na hurcie, przepraszam, a nie było detalicznej, czyli to, co w detalu, to było prawie, że bez marży. I ci mali nie byli w stanie w ogóle sprostać, to mógł ich dobić po prostu taką polityką. Nie ma akceptacji na taką sytuację, żeby monopol... Co by pan zrobił z Obajtkiem? Wszystko na to wskazuje, że działał na szkodę spółki, to znaczy, że podejmował decyzję. To jest prokurator czy minister skarbu? To jest prokurator, bo... Tak? Nie. I zasada jest taka, jeżeli ktoś był prezesem i nie miał świadomości, to znaczy, że... Nie nadawał się na to, ale też popełniał błąd. Jeżeli został prezesem tak ważnej spółki i potem działał na jej szkodę w imieniu partii politycznej, to jest prokuratura. I paradoksalnie osoby zasiadające w spółkach najłatwiej będzie pozwać. Bo tam jest kodeks handlowy, dużo trudniej będzie uruchomić całą procedurę. Znaczy trudniej. Trudniej niż w przypadku a spółek, widzi pan w tych... całą procedurę stawiania przed Trybunałem Stanu. Jakby wziąć 15-20 największych państwowych spółek, widzi pan zarządy, które by pan ocalił? Oczywiście, nie może być miotły naturalnej, że każdy, kto był w spółkach pisowskich jest zły, ale trzeba case by case przechodzić przez nie i oceniać sytuację. Prawdopodobieństwo tego, że ktoś był tam niepolityczny jest małe. Natomiast nie chciałbym tutaj robić takiej agregacji, że wszyscy od razu podmiotłe, bo trzeba ocenić, a nuż ktoś się może znaleźć w zarządzie taki spółki, to jest sensowny. To nie wykluczam. Potrzebne będą nowe kadry. Jak pan by ich szukał? Konkursy, czy jaki mechanizm? Musi być przejrzystość, muszą być konkursy. Pojawiają się propozycje, żeby też ujawniać swój stan majątkowy. Byłby pan za? Wolę. Że chcesz być prezesem Orlenu? Pokaż tak. Swój majątek. W krótkim czasie musimy przywrócić normalność rozumianą jako że to nie może być oligarchii państwowej, ani nepotyzmu. Jest to bardzo trudne. W krótkim czasie jednak... To najbliższe miesiące. A jednak chcemy to uzdrowić. No, ale no, pierwsze, co trzeba zrobić, to wymienić kadry. Potem zrobić wielką analizę, taki bilans otwarcia tych spółek. Pokazać, co tam się działo. Pokazać to opinii publicznej. Być może będzie specjalna komisja potrzebna do afer związanych z spółkami Skarbu Państwa. Musimy to Polakom pokazać. Nieraz się zastanawiam, może się okazać, że w tym Sejmie będzie więcej komisji śledczych niż tych zwykłych. Wiem, w związku z tym nie może ich być za dużo. Musimy skupić się na sprawach najważniejszych. Pan mnie pyta, uważam, że spółki Skarbu Państwa odegrały bardzo dużą rolę, złą, w psuciu państwa i w działaniu na rzecz partii, podczas gdy powinny być działać w imieniu Skarbu Państwa, a nie partii politycznej.
Ma pan doświadczenie i poselskie, i doświadczenie pracy w Ministerstwie Finansów. Która, przepraszam, robota bardzo panu bardziej leżała? Nie, wie pan co, ja byłem posłem w opozycji i w związku z tym bycie posłem opozycji zawsze jest swego frustrujące. Jest frustrujące, dlatego że jedyne co pan ma możliwość to argumentowanie i dopiero finał jest pod koniec kadencji, kiedy są wybory. Natomiast w przypadku Ministerstwa Finansów czy sprawowania funkcji w rządzie ma pan możliwość sprawczą. A ludzie od nas już nie oczekują gadania, tylko roboty. Ludzie od nas już nie oczekują świetnych wystąpień, fantastycznej argumentacji. W tym budynku 300 metrów stąd to głównie robota polega na gadaniu. Nie, nie, to jest też robota w komisjach, która może jest niedoceniana, jest nudna z punktu widzenia mediów, ale jest też bardzo ważna. Natomiast od nas Polacy oczekują konkretów. Ci, którzy na mnie głosowali, oczekują odwrócenia Polskiego Ładu, jakiegoś takiego dania sygnału przedsiębiorczości, że można normalnie w Polsce się rozwijać. Chciałby pan posłować, czy chciałby pan, żeby rzucili pana na jakiś trudny odcinek? Wie pan co, no teraz te rozmowy trwają, czyli nie chciałbym siebie rzucać przez media na niewłaściwy odcinek. Nie będę palił się, spalił swojej kandydatury. Natomiast mogę powiedzieć tak, że interesuje mnie realizacja tego, o czym mówiliśmy, w tej czy w innej formie. Bo pamiętajmy, że to będzie układ koalicyjny, trzeba się dogadywać, trzeba też umieć zarządzać emocjami i komunikować do społeczeństwa, bo to, co robimy, to jest bardzo ważne. To, co robimy, musimy też ludziom tłumaczyć i pamiętajmy, że będziemy cały czas punktowani przez PiS i malutką, co prawda, ale zawsze Konfederację. To nie jest tak, że... A propos właśnie, Konfederacja chciała wywrócić stolik. Czy ma pan... taką wewnętrzną potrzebę, uważa pan, zasłużył pan na mały order za wywrócenie ich stolika? Nie wiem, czy order, ale na pewno dużo ludzi mi dziękowało. Tak? Bardzo dużo osób mi dziękowało, oczywiście w dniu wyborów. Tak, czyli... ale ma pan poczucie satysfakcji, że pan ich przydusił? Mam poczucie satysfakcji, że miałem kontrybucję do ich złego wyniku, który to, bo w dniu ogłoszenia wyborów to było jednoznaczne. Gdyby byli dwa razy więcej, to by mogli mieć z PiS-em większość i byłaby zupełnie inna rozmowa. Uważa pan, że to było niebezpieczeństwo Konfederacji, było niebezpieczeństwem w największym stopniu algebraicznym, że właśnie jak pan mówi, tak. Głosy plus głosy, czy niebezpieczeństwo przesłania i propozycji? Uważam, że głosy... Ja byłem przekonany, że istnieje ryzyko brunatno-czarnej koalicji i nie ma takiego ryzyka, bo nie ma większości, nie ma tematu. Ale gdyby było te 15 głosów więcej, gdybyśmy my zamiast 248 i 232 jako opozycja, byłoby ryzyko, że PiS by łowił. I po to prawdopodobnie te całe akcje związane z posłuchiwaniem, po to, żeby można było dwóch, trzech posłów zaszantażować. I taki moim zdaniem był plan pisowski, żeby zakładali, że przegrają, ale że z Konfederacją plus dwoma, trzema mogą stworzyć większość, a prezydent plus sam fakt, że rządzą, dawało im to naturalną przewagę. Zaskoczyła ich frekwencja, mobilizacja po naszej stronie i dlatego moim zdaniem byli zaszokowani, że przegrali. Stąd też kupują sobie też czas teraz, żeby sprawy wyprostować na swoje. I jak pamiętam pana karierę polityczną, to miałem wrażenie, że pan głównie starał się zawsze chodzić pierwszą drogą. Jak jest panu na trzeciej? A chodzi panu o ugrupowanie. No. Wie pan co, jestem zadowolony, jesteśmy silnym klubem, będziemy teraz tworzyć rząd, jesteśmy partią najbardziej proprzedsiębiorczą, no ale wszystko przed nami. Jak rozmawialiśmy parę miesięcy temu tutaj, to nie wiadomo było, gdzie pan wystartuje, no tak. Skąd i tak dalej. Czy z tego punktu widzenia ocenia pan, że za panem parę udanych miesięcy? Ostatecznie tak, no satysfakcji, bo... Tak, jak pan to ocenia, nie, wie tak pan, życiowo? Mam satysfakcję, że rozmawiamy i mam małą kontrybucję do wyniku ogólnego poprzez na pewno neutralizację Konfederacji. Sam fakt, że w sumie zdobyłem ekstra mandat i zabrałem go PiS-owi w Warszawie, też to jest jakby powód do zadowolenia, ale jednocześnie mam taką poczucie olbrzymiej odpowiedzialności, bo teraz Polacy od nas oczekują działania i dobrze wiem, że PiS kupując te dwa miesiące prawie, wydłuża jakby ten okres, kiedy my możemy być skuteczni, a Polacy chcą szybciej, żebyśmy pokazali skuteczność. Dwa, nie będą, moim zdaniem, ludzie będą za jakiś czas mieć pretensje do wszystkich partii za błędy i będą wszystkim gratulować za sukcesy. Czyli wbrew pozorom te różnice między partiami będą mniej... Jeżeli trzeba się pożreć, tak?
Proszę? Że trzeba się pożreć, bo interes jest większy, wspólny niż... Nie, jest naprawdę olbrzymi interes. Nie możemy w ogóle dawać sygnału, że mamy różnicę w tym momencie. Ludzie oczekują od nas jedności i skuteczności. To jest... Dlatego pan mnie pyta o trzecią drogę, ale te różnice należało bardziej podkreślać w kampanii wyborczej, a teraz trzeba szukać, co nas łączy, bo naprawdę będziemy wszyscy współodpowiedzialni za rząd Donalda Tuska, ale on również będzie odpowiedzialny za to, co się gdzie indziej dzieje. To nie jest tak, jedziemy wszyscy na tym jednym wózku, a przyzna pan, że oczekiwania społeczne są olbrzymie. Są olbrzymie. Dostał dzisiaj pan poniekąd formalne zaświadczenie, że ma pan nowe miejsce pracy, a w poprzednim był pan, wyprowadził się pan już z poprzedniego? Nie, planuję już dwa warianty. Jeżeli idę, gdybym poszedł do rządu, to oczywiście muszę się wyprowadzić. Jeżeli będę pracował wyłącznie w Sejmie, to nie będę pobierał wynagrodzenia i będę starał się łączyć pracę z czegoś się żyje, czego żyć. Nie, że mogę połączyć jedno i drugie. Bardzo ważne jest to, a żeby może być... pan, już pan wie po paru latach w Sejmie, czy to jest prawda, czy wtedy praca posła staje się fikcyjną albo czymś mniej wydajnym? To jest kwestia dobrej organizacji pracy. Naprawdę. Pan dobrze o tym wie, bo ale nie, ale nie, nie, ale moment, ale moment, odbiję. Ale był taki czas, że pan i był szefem tygodnika, jednocześnie prowadził program, jakoś się dawało. To jest kwestia, wie pan, to jest kwestia dobrej organizacji pracy. Ale nie, ale to jest dobre, to było odbicie piłki, no bo to jednak jest inna forma tylko potem, pracy. Tylko potem trzeba podjąć męską decyzję, na ile udarów jest pan gotów. Nie, na zero. No to super. Zero. Zdrowia, powodzenia. Wzajemnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.